Dużo myślałam o przemocy. Nie, żebym zamierzała jej użyć, po prostu wydaje mi się tak zasadniczą częścią naszego gatunku, że nie da się nas zrozumieć bez jej zrozumienia. Krowy nie znają przemocy, ale wojna, morderstwa, tortury. Nie, nie myślę o nas źle, uważam, że jesteśmy niesamowici. Tak, jesteśmy brutalni, mordujemy równie długo, co malujemy, mówimy, czy pozwalamy sobie na sarkazm. Ale stworzyliśmy też tę cudowną rzecz zwaną społeczeństwem. Częściowo właśnie po to, żeby się przestać rozszarpywać na kawałki. Nie, nie jest idealne, ale chyba robi się coraz lepsze. Czasem patrzyłam na niego i myślałam, jesteś mężem, ojcem, mężczyzną. Doszedłeś do pewnego wieku i nigdy nie musiałeś nikogo zabić. Nigdy nie musiałeś bronić domu, uciekać z rodziną w góry, niszczyć czyjegoś życia. W jakiej innej epoce dałoby się to powiedzieć? W innych częściach planety takie rzeczy dzieją się także teraz, a my tu żyjemy w jakiejś bańce. Czy to nie jest rodzaj cudu?